Siemaneczko wam wszystkim, jestem Slenderfan, a to jest już 17 odcinek z gry LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. No, i w tym momencie musimy przygotować śmigacz śnieżny Luka do walki. No. Ostatnio sobie rozpoczęliśmy piąty epizod i wykonaliśmy sobie pierwszy poziom. Okej. O, to mamy zniszczyć, dobrze. To zniszczymy. No to samo oczywiście, to też mamy. Nie wiem. No jeszcze tam musimy zniszczyć, okej. I mamy coś do zbudowania. I co budujemy? Aha, wow. Ten muszę podnieść. I gdzie to ja muszę zamontować? Ja to na chwileczkę puszczę. Ja to muszę na... A, dobra, już wiem. Wiem już, gdzie ja to muszę dać. Mianowicie... O, właśnie... No tutaj... No... I pięknie... Więc ja teraz no, jeszcze muszę leć... Ale z silnikiem w takim stanie to się nigdzie nie ruszymy. Okej, jeszcze musimy... Aha... Naprawić silnik... Żeby to zrobić, to musimy aktywować ten panel. Nie, wiadomo. Okej, to będzie tak. A to tak i zatwierdzamy. I dobrze. No i co, już mamy ścigacz gotowy. O! Szturna baza Echo. Rozpoczynamy... Bo kolejny poziom. No. W tym odcinku... Dosyć szybko zaczynamy poziom. Naprawdę. Maszyny kroczące. Stacja Echo, chwyć jej. A więc dobrze, zaczynamy nasz kolejny poziom. I będziemy latać. A więc fajnie. No. No i co my teraz musimy zrobić? Musimy zniszczyć... cztery... ATST, nie wiem, już nie stanę te kolejne. Ojej. No. Teraz sobie. O, teraz zniszczymy. Tego muszę obecnie odlecić tutaj troszeczkę. Okej. No i... Albo... O, pięknie. To sobie zniszczymy. No i pięknie, już dwa. Zniszczone. Nie przerywaj. I teraz są tam dwa kolejne, które też już są zniszczone. No i dobrze. No dobrze. Ten generator zasilania musi być w pełni sprawny, żeby zasilić V1 infiltranem defendera. To jedyna broń dość potężna, żeby uszkodzić ten nadciąg. No i musimy zniszczyć teraz 6 ATST. No właśnie, już dwa zniszczone. No więc dobrze, teraz gdzie są kolejne? O. Odlecę sobie tutaj na chwileczkę, żeby się nie rozbić.
Znaczy, no troszeczkę obiecają. No i dobrze. No i teraz niszczymy dalej. Dobrze. Teraz tego sekundy. No i dobrze. No i jeszcze tylko nam dwa takie ATST zostały do pokonania. Tam jest jeden. Znaczy jest tam dwa. Wiadomo. No i dobrze, no i jeszcze tylko jedno takie ATST, tylko sobie tutaj troszkę odlecę. No możemy się nie rozbić po prostu. No i dobrze. No pięknie. Okej. O, to było. Musisz zatrzymać te maszyny kroczące. Baza długo nie wytrzyma. To już koniec. No i dobrze. No i teraz musimy pokonać ATST. Wow. Coś mi się stało zaklane na chwileczkę. A niż auto. No i dobrze. To jest pierwszy ATST. No. A żeby to zrobić, żeby ich... Możemy tutaj te pokonać, musimy zaczepić linę i je okrążyć. Znaczy je okrążyć ATST. No. I dobrze. Okej. Okay. Ja tak trzymam. Oj. Okej. Okay. Dobrze. Już jeden ATST. ATAT został pokonany. No i tam jest kolejny. Też zniszczymy tamte maszyny kroczące. Albo nie. Od razu sobie ATAT pokonany. Dobrze. A więc okej. Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. Okej. No i pięknie, już kolejny pokonany. Być może zdołam przed. No i jeszcze tylko. Aha, bo teraz. Nasze szanse nie są spore. Jeszcze dwóch musimy pokonać. No ale spoko, to oczywiście nie stanowi dla nas żadnego problemu, to jest właśnie jeden. No więc okej. Okrążamy gościa. Znaczy lubiłem tego. No lubiłem. No. Nie mogę patrzeć. Pięknie, już kolejny ATAT pokonany. Teraz jeszcze tylko jeden został. Tylko gdzie on jest? No właśnie. A, tutaj, dobrze. Spoko. A więc przyciągnąłem linę. I oplatamy go, terminał. No i go oczywiście pokonamy. A te są łatwe do pokonania, naprawdę łatwe. No okej, udało się. Okej, okay. No i szturm na bazę Echo, poziom ukończony, gra są na odblokowaną. No i monety. No, jest w porządku. Jeśli chodzi o ilość, wracamy poziomu żadnego nie wykonaliśmy. Mini zestawu też żadnego nie zdobyliśmy, a...
Okej. Idziemy do Sokoła, już! O, ja mam już tam blokowaną buseczkę solo. Chodź! Raczej nie w to łóżce. Leja, część piąta. Chodź! No. I to tyle. To oczywiście nie jest misja. Musimy ucieknąć ze Sokoła Millennium. Hangarze bazy Echo. No. No wiadomo, oczywiście musimy po prostu iść za... Ale tam gdzie on każą. No by to iść do celu, wiadomo. No, i okej. Idziemy dalej. Idziemy. Nie uciekniesz stąd. Nie każ mi cię zniszczyć. O! Darth Vader! Dobra, wow. Czekamy dalej trochę do hangaru. No, to jest kolejny strumowiec. Uwaga! Przygotujcie blastery! No, kolejny strumowiec, ale... Oj, kolejny! Oj. Ale spoko, pokonamy ich. No tam jest jeszcze trzeci. A więc pokonamy go i idziemy dalej. No idziemy już dalej. O, teraz w prawo. I w lewo. Jak kolejny z tym łowcy. Ale spoko, nie wiadomo, łatwo oczywiście pokonać. No, łatwo było, no. Aj. A, jeszcze nie został pokonany, okej. No, pięknie. Już został pokonany. Idziemy dalej. No, najwyraźniej uciekamy teraz z tej bazy. O. I co tam, mamy kolejny poziom? Wow. Nic nie miałem po szansach. Rozpoczynamy drugi poziom w tym odcinku, a więc dobrze. To już będzie trzeci poziom już tej części. No. Jeśli mógłbym coś powiedzieć... Nie jemu prędkości. Spokojnie, Arku. Lecimy, lecimy. Będziemy skakać w nadprzestrzeń. Zbliżają się do nas. Czyżby? To patrz. Zauważyłem wcześniej, iż hipernapęd jest uszkodzony. Nie osiągniemy prędkości światła. Super, to ich wymanewrujemy. No dobra. Okej, okay, zaczynamy nasz kolejny poziom. I musimy teraz zniszczyć 10... No, wyciągnę. Myśliwców tak. Okej, okay, już. Jeden zniszczony, już dwa zniszczone. No tam jest kolejny. To już trzeci był. A. O, tam jest czwarty, już zniszczony. No i już teraz tylko sześć nam zostało do zniszczenia. O, tam jest jeden, a więc okej. Okay. Jeszcze tylko pięć. No tam jest szósty, a więc dobrze. No i co? O, tam jest siódmy, jeszcze tylko trzy nam zostały do zniszczenia. A więc dobrze. Jeszcze tylko dwa. I jeszcze tylko jeden. Oh!
fajnie. Silniki wskazują, iż odnieść... O nie! Chcemy, żeby nas zgubili, więc... Musimy zastrzelić ich anteny radarowe. I ich wieżyczki. Mają potężny zasięg, słowo daję. Zwykłe działa laserowe, nawet ich nie drapią. Okej. Okay. Musisz im posłać torpedę. Musimy osłabić wrogi gestalski. Żeby to zrobić, to musimy zniszczyć właśnie te rzeczy, co nam... No te rzeczy. Ale nie da się zniszczyć z torpedami tylko. No właśnie. Ale jak to zrobić z torpedy? No właśnie. O, to jest pytanie. Wow, strzelił do mnie. Skoncentruj się może! Dajcie mi oboje spokój! O pięknie, mamy te torpedy, więc spoko. A więc już możemy niszczyć te rzeczy. Już jedna, właśnie to działa. To działa. Już widzę, że dwa zniszczone. Już trzy nawet. I fajnie. No bo ogólnie musimy zniszczyć 10 takich dział. To jest czwarte, piąte oraz szóste, nawet nie. O. To jest piąte, czy co? Nie, to nie zdziała. No nie, to są działa. A więc dobrze, sobie zniszczymy oczywiście. A więc fajnie. No i pięknie. 8 dział już zniszczonych, tam są... No czy jeszcze tylko 2? No bo jest jeszcze tylko 2. Jeszcze tylko jedno. No jeszcze tylko jedno. A więc spoko. No i udało się. No i teraz... No. Asteroidy! Chewie, 271. Nie włochaczu, 27. Celujesz chyba naprawdę w pas asteroid. Szaleństwo lecieć za nami, no nie? Proszę pana, szansa na przelot przez pas asteroid wynosi... Nic mi nie mów o szansach. No więc okej, teraz uciekamy przez Imperium. Kawał drogi mamy do przejechania. Ale spoko, oczywiście nam się to uda. Bo dlaczego miałoby się nam nie... udać? No. W końcu to jest Lego. No właśnie. Ale no, lecimy. Bo tam jest mini zestaw nawet, więc dobrze. A to sobie go oczywiście zdobędę. A, nie wziąłem go. Ale tam jest jeszcze jeden. A może tego się uda zdobyć? Nie uda się. W sumie to nie był prawdziwy mini zestaw. A myślałem, że to był prawdziwy. Okej, lecimy. Tylko żeby się jeszcze nie rozbić. No. I uciekniemy teraz dalej. No, uciekniemy. Okej. Przyspieszę oczywiście. Wiadomo. Przyspieszenie musi być, jak uciekamy, nie? Wiadomo. A więc... Okej. Przepraszam bardzo, ale dokąd lecimy? Lecę bliżej do jednej z tych wielkich. Bliżej? Dobra, tak będzie nieźle. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też.
Okej. Mieć miałem włączony tak poziom ukończony, gra swobodna odblokowana. Więc dobrze. Ej, monety. Mamy za to dwa kocki kajber. No wiadomo, troszeczkę tylko zleciało. I mamy dwa wyzwania ukończone. Ale jedno. No i jeden mi zestaw. No i statki to właśnie ten. Okej. Luke Skywalker, część piąta bez kurtki. No i tak, jeszcze zanim zakończymy sobie jeszcze odcinek, polecimy sobie na Lego, na Dagobach, czy tam Dagobach. No. Zaraz będę ten odcinek kończył. Obi-Wan mówił, że na Dagobah jest mistrz Jedi, Yoda, który mnie wyszkoli. Okej, no i teraz musimy lecieć tam. Niewiele tam miast ani technologii. O. Ale sporo odczytów form życia. Coś tam ewidentnie mieszka. Więc lecimy. Lecimy. Mistrz Jedi Yoda. Kontynuujemy tryb fabularny. No. I lądujemy zaraz. Bardziej uważaj. Okej. Artur Dito Magnus, otrzymujemy. Robi się ciemno. Przygotujmy obozowisko na noc. Gdzie był ten sprzęt? Okej, słuchajcie. Świetnie. No nic, nie będę po niego płynął. Rozejrzyjmy się. Okej, słuchajcie. My już wylądowaliśmy na tym Dagobah. Tam do Dagobah. Ale ja w tym miejscu sobie zakończę ten odcinek. No. A więc ten odcinek już kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!